chciałbym się dowiedzieć, dlaczego pan na maile nie odpisuje. Dlaczego pan tak uważa, że nie? No, ja mam maile z panem. Nie, panie Wojciechu, sytuacja następująco wygląda. Pan ja dostaję od pana maila. Ten mail przechodzi u nas, to jest tak jak każda inna korespondencja. No rozumiem. Więc on musi przejść drogę, można powiedzieć, urzędu. No tak. I kwestia. Po pierwsze, maile, jak pan zazwyczaj pamięta, były opisywane krótko i rzeczowo na temat... No nie na temat, nie rzeczowo, z błędami. Łącznie z tym, że dostał pan dwa pytania, które jedno i drugie się wykluczało i potem przestał pan odpisywać, co generalnie nie dopełnia normy ISO, którą posiada Urząd Miasta. Jest to karalne, ponieważ jest to niedopełnianie obowiązków, proszę pana. Akurat na ten temat to powiem tak. Niezupełnie to wygląda w ten sposób, tak jak pan mówi, ponieważ jak przychodzi korespondencja do Urzędu Miasta, a ja odpisuję pana, po czym wysyła pan pismo oficjalne do Urzędu Miasta i to pismo wędruje do burmistrza. Proszę pana, ja mówię o tych mailach sprzed roku czasu, a nie o piśmie, które wysłałem na miesiąc temu. Ja powiem tak, na wszystkie maile pan dostał informację zwrotną, a jeśli było później z kolei korespondencja była drogą papierową skierowana do Urzędu Miasta, jednocześnie zaprzestajemy korzystania z drogi elektronicznej, droga papierowa standardowa. I tam były do pana kierowane. Proszę pana, kierowałem do pana maile ponad rok temu, w związku jeszcze ze starą stroną. W pewnym momencie po prostu odpowiadać na maile. Ja pisałem maile co w związku z odpowiedzią i nie dostałem tej odpowiedzi do dzisiaj. Ja mam całą korespondencję, całą historię, proszę pana. A tak jak mówię, jeżeli chodzi o korespondencję w formie papierowej, ona została przesłana miesiąc temu. Więc maile, które do pana wysłałem rok temu. I co w związku z tym? Bo to jest karalne i po prostu to jest moje opinie. To jest niedopełnianie obowiązków działania interesu publicznego i interesu państwa. I to nie jest w mojej opinii, żeby od pana wyciągać konsekwencje, tylko to już po prostu prokuratura zrobi. Panie Wojciech, nie ukrywam, że zależy mi na doprowadzeniu do czegoś takiego, jak jest w Görlitz albo we Wrocławiu, że nie będzie po prostu Wydziału Promocji Miasta, tylko Biuro Promocji Miasta jako niezależne instytucje. To jest świetne rozwiązanie. No tak, tylko że nie będzie naczelnika niestety. To jest świetne rozwiązanie, panie Wojciechu. Też jest popieram. No, ale chciałbym uzyskać informację, dlaczego pan... Gdzie jest na przykład oddzielnie biuro promocji, tak jak po stronie niemieckiej, tam są całkowicie inne środki przeznaczane na promocję. Wszystko no działa tak, oni inaczej. Się inaczej zajmują i ten... No, oczywiście. Ale wróćmy do tematu, dlaczego pan po prostu nie odpowiada na maile. Był pan w Görlitz, patrzył pan... Ja mam z nimi kontakt cały czas. Widział pan... No, trochę. A pan świadomość tego, że Wydział Promocji pracuje u nich? No tak, ale jest to zewnętrzna firma, proszę pana, która niestety zarabia na siebie. No oczywiście. A Wydział Promocji tutaj prawdopodobnie nie zarabia na siebie. Nie, nie zarabia na siebie. Odpisuje, a pan nie odpisuje i poprawek nie widać, aż pojawia się nowa strona. To jest w ogóle karygodne, proszę pana. Z czego? Ja uważam dlaczego, jedną dlaczego? Rzecz. No tam, panie proszę pana, zbiera pan informacje odnośnie numerów SMS. Ponieważ mają państwo system SMS, wysyłają państwo do mieszkańców. Czy ma pan świadomość tego, że ta Jomla, która była jeszcze ostatnio, zanim pojawiła się nowa strona, ona po prostu nie była aktualizowana od 2003 czy 2004 roku, z tego co sprawdzałem? Tutaj po prostu to nie spełnia żadnych norm bezpieczeństwa, proszę pana. Więc jeżeli ja panu zgłaszam takie uwagi, a pan nic z tym nie robi, no to, to jest też naruszenie ustawy o ochronie danych. Ale dlaczego pan mówi z kolei, że nie jest pewne? Na stronie Urzędu Miasta nie ma przechowywania żadnych danych, więc nie wiem, o czym pan teraz do mnie mówi. Czy strona jest połączona z bazą danych? Z jaką bazą danych? MySQL, ponieważ stoi na Yomli. No dobrze, a jakie dane tam są gromadzone? Pan mi powie, to pytanie Na pewno SMS-y, numery SMS. No nie są właśnie, oczywiście. Jest pan tutaj w błędzie, bo numery SMS te są gromadzone w bazie czego? Może nie w tej, ale jest pewnie inna. W żadnej nie są gromadzone. Muszą być gromadzone. Ale nie są gromadzone. Gromadzone są i przez zewnętrznego usługodawcę. No tak, ale jeżeli ktoś się włamie do tego systemu, no to już ma do niego dostęp, proszę pana. Ale panie Wojciechu. Pan się pyta o stronę Urzędu Miasta. Ja panu mówię, że nie są gromadzone. Strona Urzędu Miasta jest połączona także z systemem, czy nie? No nie jest połączona z systemem, jest to oddzielny system. No dobrze, to nie zmienia... Na stronie Urzędu Miasta, jak pan zwrócił uwagę, jest tylko informacja o możliwości zalogowania się do systemu. Dobrze, to wróćmy do pytania pierwszego. Dlaczego pan
zrywał kontakt i nie odpisywał pana maila. To jeszcze raz panu odpowiem. Kontakt nie został zrywany, to pan to... tak twierdzi, że kontakt nie, no pan, pan uważa, że jeżeli ja kieruję do pana ostatniego maila i pan nie odpisuje miesiąc czasu, ja kieruję kolejnego maila, co w związku z odpowiedzią i kolejnego maila, co w związku z odpowiedzią i nie jest to nieodpisywanie na maile, zrywanie kontaktu, to no nie wiem, może pan zdefiniuje pojęcie nieodpisywania na maila. No, panie Wojciechu, pan tak twierdzi, że nie odpisywałem na maila. Ja panu jeszcze raz powtarzam. Wszystkie maile, które były kierowane do mojej osoby, odpisywałem na te maile z szybszym bądź krótszym terminem. To no, jak pan pewnie zauważył. Obowiązków. Jak pan zapewne też wie, organizujemy nie przeróżne święta patriotyczne w mieście. Ma pan tego świadomość? Słabo. Na przykład ostatnio dostałem SMS-a, bodajże to był 5 sierpnia. Też było jakieś święto patriotyczne, tak? 5 sierpnia nie było żadnego święta. Pierwszego. Czy pierwszego może? Miały zawyły syreny o godzinie 17. 1 sierpnia... Nie zawyły. Tak, powstanie warszawskie. Tak, miały zawyć syreny, nie zawyły, więc coś słabo państwo to organizują. No mi się wydaje, że zawyły jednak, bo byliśmy... No ja czekałem na tą chwilę. Przy kościółku. Ale a może przy kościółku coś zawyło. Panie o to głównie chodzi z kolei. Czy pan czeka na syreny, czy pan rzeczywiście przyjdzie rzeczywiście uczcić minutą ciszy te osoby, które poległy. No też było jakieś święto i na stronie Urzędu Miasta ciężko było szukać informacji o tym święcie, za to była relacja z tego święta. To też dziwne. Z którego święta? No, ostatnio coś było, bodajże we wrześniu, z tego chyba. No raczej nie, panie Wojciechu, wszystko na bieżące informacje staramy się umieszczać na stronie internetowej. No ja mam, proszę pana, screeny umieszczałem na Zgorzelec Info screeny, więc... Jak również umieszczamy... Tutaj dokładnie dat nie pamiętam, nie jestem mocny z historii, ale... No skoro pan uważa, że opisywał pan na maile... Najbliższe święto, które było, ostatnie święto, które było, z tego co pamiętam, to był 1 września. No możliwe, że 1 września. Ostatnie. Najbliższe będzie 11 września. I była nawet relacja na Zgorzelec Info, była relacja na państwa stronie, ale informacji o święcie wcześniejszej nie było. Jest, również są informacje zamieszczane w postaci plakatu, jak również w kalendarzu imprez też. Ostatnio do pana skierowałem zapytanie, jak wygląda promocja miasta, czyli generalnie punkt pierwszy, który jest na stronie, że zajmują się państwo wyznaczaniem kierunków promocji miasta. I na tego maila także nie dostałem. Ale uzyskał pan odpowiedź pisemną. Jak wygląda promocja miasta? Nie. Uzyskał pan odpowiedź pisemną. Wydaje mi się, że odpowiedź pisemna została wyczerpująca. Nie dostałem żadnej odpowiedzi pisemnej na to pytanie. No wydaje mi się, że pan jednak dostał, bo z tego co pamiętam... Pana burmistrza. Dokumenty... Pana burmistrza. No, kierował pan pismo do pana burmistrza. Nie, no ja kierowałem... Jeżeli ja kieruję do pana pismo drogą maila, a potem kieruję na przykład miesiąc później, bo pan mi nie odpisał przez miesiąc czasu, od razu zauważam, że miesiąc czasu minął, zanim ja wysłałem pismo, a ma pan obowiązek odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Panie Wojciech, ja mam takie pytanie. Czy pan ma jakieś osobiste uwagi na moją osobę? Nie, ja właśnie do pana niczego nie wiem. Ja mam takie wrażenie, że pan rzeczywiście... Proszę, jeszcze chwilkę, a coś to? Nie, nic. Ja będę potrzebowała wejść. Nie. Dam ci cynka. Ja właśnie oficjalnie mówię, że ja do pana... Ja mam takie wrażenie jednak, że chyba coś panu siedzi na tym serduszku. No właśnie nie. Bardziej mi zależy na promocji miasta, a skoro pan, czy na przykład pan Gronisz odbierają to państwo w taki, a nie inny sposób, to już po prostu nie jest moja wina. Ja powiem tak. Bo jeżeli ja kieruję do pana pytania, niech pan zauważy, że ja kieruję do pana pytania w związku z pana pracą. Jest pan osobą publiczną, pracuje pan za nasze podatki, no i po prostu nie wykonuje pan tego należycie. Więc ja do pana nic nie mam, bo osobiście prywatnie. Pan uważa, że wykonuje coś należycie, tylko pan też nie ma chyba takiej świadomości, co rzeczywiście wydział robi. Wydział nie tylko zajmuje się promocją samego miasta, ale szeregiem jeszcze różnych rzeczy. Tak, wiem, to czytałem na stronie. Ale między innymi promocją miasta. Jeżeli ja pana, kieruję zapytanie odnośnie, jak wygląda po prostu warunki promocji miasta na rok ten i ten, do jakich osób jest to skierowane, jakie grupy społeczne, nie dostaję na to odpowiedzi i po miesiącu czasu kieruję pismo już pisemnie do pana burmistrza ze zgłoszeniem, co pan robi, no to po prostu coś jest nie tak. Bo pan ma obowiązek w ciągu 30 dni mi odpowiedzieć. Oczywiście, ale panie Wojciechu, pan skierował oficjalnie pismo na piśmie. W 30 dniach, kiedy mi pan nie odpowiedział. Otrzymał pan informację. Nie, ja dostałem informację od mojego pisma. A w tym piśmie nie było zawartej informacji, jak wygląda promocja miasta. Ja to do pana osobno skierowałem. Czyli z tego, co pan mówi,
i to wychodzi na to, że ja kierując kilka pism do Urzędu Miasta dostanę tylko jedną odpowiedź. To w ogóle nie spełnia tej normy ISO, którą Państwo posiadają. A propos normy ISO, może Pan sobie porozmawiać z Panem sekretarz? Ja już rozmawiałem z firmą, która Państwu przydzieliła tą normę i nie ukrywam, że w tamtym roku po prostu po tym, co Pan robił z mailami, no w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że szkoda Państwu tego odbierać, niech się Państwo cieszą tą normą ISO, sobie Państwo to tam wpisują, ale no już po prostu było na dobrym kierunku, żeby Państwo to zabrać. Przesłać całą dokumentację, no i tak to wygląda. No nie wiem, ja mam wrażenie, że Pan pije rzeczywiście do mojej osoby i Pan chce mi kiedyś powiedzieć. Nie, no ja Panu zadałem pytanie. W ciągu ilu dni ma Pan obowiązek mi odpowiedzi na maila? Panie Wojciechu, do 30 dni mamy taki czas. Tak. No dlaczego pan ostatnio, jak skierowałem do pana pismo, nie udzielił mi pan tej odpowiedzi? Panie Wojciechu, skierował pan pismo oficjalnie. Po miesiącu czasu. Ja mówię o tym mailu, którego... Pan skierował pismo, więc dostał pan na wszelkiego rodzaju informacje. Proszę pana, zapytania. Wysłałem pan... do pana maila, a pismo oficjalne wysłałem dopiero po 30 dniach, kiedy pan nie odpisał. Ale miał pan obowiązek w ciągu 30 dni odpisać na to, więc dlaczego pan po prostu no, nie odpisał na to? Uważam, że odpowiedziałem panu na to pytanie. W jakiej formie? A ja uważam, że pan dalej pije do mnie i pan. Nie, no ja chcę. Szuka czegoś, tylko nie wiem ja czego. Ja chcę się dowiedzieć dla. Jezus Maria. Dlaczego? Wysłałem do pana pismo. Nie odpisał mi pan w ciągu 30 dni. Jeszcze czekałem bodajże tydzień czasu na to. I dopiero skierowałem oficjalne pismo drogą pisemną. Więc zadaję panu pytanie, dlaczego mi pan w ciągu 30 dni nie odpowiedział mi pan na to. Dalej. Cała korespondencja, na wszystką korespondencję pan otrzymywał odpowiedzi. Mają państwo gdzieś tutaj po prostu zapisane całą tą korespondencję? Rozumiem, że jest jakiś obieg dokumentów narzucony normą ISO. Jest. Czy mógłbym go w tym momencie poznać, że pan odpisał mi na to? Bo być może, nie wiem, może coś było z serwerem Google, z którego wysyłałem i nie otrzymałem tej informacji. Chodzi panu o informację mailową odpowiedź, czy chodzi panu o odpowiedź papierową? No mailową, skoro pan mówi, że wszystko jest zarejestrowane, przechodzi oficjalną drogę, więc powinno wszystko być, prawda? Mm-hmm. No to chciałbym poznać po prostu dokumentację tej korespondencji. Jak to przechodzi, tak? No konkretnie tego maila, że pan odpisał na to. Mm-hmm. Tak. Czekam. Dobrze.